Sponsorem relacji z Europejskiego Forum Nowych Idei jest Grabowski i Wspólnicy, kancelaria radców prawnych specjalizująca się w obsłudze firm rodzinnych. Naszym gościem w studio Biznes24 na 10. edycji Europejskiego Forum Nowych Idei jest Cezary Urban, dyrektor rozwiązań dla rolnictwa w firmie BASF. Witam bardzo serdecznie. Dzień dobry. Zmiany, czyli inaczej mówiąc, hashtag co będzie jutro, to jest ten motyw przewodni tegorocznej edycji EFNI. Rolnictwo się zmieni? Tak, oczywiście. Zmiany to jest coś, co jest nieuniknione, co towarzyszy nam w każdej dziedzinie gospodarki. Ja nie widzę powodu, dlaczego rolnictwo miałoby być inne, dlaczego w rolnictwie nie miałoby być tych zmian, dlaczego rolnictwo nie miałoby absorbować innowacji. Jasne, a ja widzę powód, bo jeśli ma się zmieniać, to firmy, które produkują chemiczne rozwiązania dla rolnictwa, czytam to jako nawozy, będą miały mniej biznesu. No jak na przykład przyjmą się w szerszym zakresie jakieś właśnie takie metody ekologiczne, naturalne, nie wiem, może na przykład środki ochrony roślin, ale pozyskiwane z roślin, a nie pozyskiwane z no, takiej twardej chemii. Rolnictwo to jest dosyć złożony obszar, podobnie jak medycyna. Wobec tego w rolnictwie jest miejsce na wszystkie rozwiązania. Ja osobiście jestem fanem takiego rolnictwa tak zwanego integrowanego, gdzie jest i ochrona mechaniczna, i ochrona biologiczna, i ochrona chemiczna. I takie firmy innowacyjne jak my, czy jak BASF, oferują rozwiązania, które są w stanie wszystkie te segmenty wypełnić. I BASF jako taki nie produkuje nawozów. Natomiast po to, żeby ta działka nawozowa była również mniej emisyjna, mamy też takie rozwiązania jak inhibitory azotu, które pozwalają obniżać tą emisję jako dodatek do nawozów. Także, tak jak powiedziałem na początku, rolnictwo też się musi zmieniać, a do zmian potrzebne są odpowiednie innowacje, nie tylko ograniczenia. No tak, trochę jest tak, że to bardzo wyraźnie widać w energetyce czy w motoryzacji, że po prostu innowacje się nie przyjmują same. Dlatego są wymuszane niejako przez na przykład mechanizmy właśnie te cenowe związane z emisją zanieczyszczeń. Jeśli nie będzie ich w rolnictwie, a Komisja Europejska zapowiada, że też będą i będą dotyczyły zresztą, tak na marginesie, nie tylko CO2, ale też i innych gazów cieplarnianych, no to nie będzie postępu, nie będzie innowacji. Ale z kolei te innowacje są wymuszane wzrostem cen, więc robi się bardzo drogo. Czy w takim razie mamy się spodziewać, że kierunek dla rolnictwa, a potem w konsekwencji rynku żywności, to jest kierunek na podwyżki? To, że mamy inflację, już nie mówię o inflacji tej, która jest tu i teraz, czyli około 7%, to jest faktem. Przed inflacją nie unikniemy. Czy wprowadzenie innowacji oznacza, że żywność będzie droższa? Pewnie tak. Przed tym też nie uciekniemy. Kwestia jest tylko, o ile droższa, jak te zmiany będą w czasie poukładane, jak dużo czasu będą miały, czy gospodarstwa rolne, czy dystrybucja, którą współpracujemy, czy takie firmy jak my na pewne, że tak powiem, wprowadzenie tych innowacji na taką skalę, aby one ekonomicznie kosztowały mniej. No, żeby podać taki konkret, środki biologiczne, które są dostępne teraz, na przykład bioinsektycydy, to jest koszt około 4-krotnie wyższy na hektar niż standardowe rozwiązania chemiczne. Rozwiązania dla rolnictwa, żebyśmy tego nie pominęli, które oferuje BASF, w większości nasi widzowie są w mieście, to co to są za rozwiązania? Co produkujecie? Co możecie dostarczyć innowacyjnego w tak tradycyjnej branży jak rolnictwo? Nasza oferta to jest kilka segmentów. To są oczywiście środki ochrony roślin, zarówno te tradycyjne, chemiczne, jak i biologiczne. To są również nasiona, ale to jest też to, co rozwijamy od kilku lat, czyli cyfrowe rolnictwo, precyzyjne rolnictwo, gdzie też mamy ofertę dla rolników już w Polsce, którą już wdrażamy razem z wieloma gospodarstwami. Takich rozwiązań jak Xarvio, które na chwilę obecną są jeszcze dostępne za darmo. Tutaj staramy się też swój wkład w rozwój tej innowacji włożyć. I one Co to jest Xarvio? Proszę Mieszczuchowi wyjaśnić. Xarvio to jest taki system, który pozwala na
mapowanie pól i na podstawie różnej zasobności tych pól w składniki pokarmowe, chociażby takie jak azot, pozwalać na ustawienie nawożenia tych pól w taki sposób, że te stanowiska, które potrzebują więcej tego azotu, czyli nawozu, dostaną. Stanowiska, czyli pola. Tak, a inne z kolei dostaną mniej, także tego typu rozwiązania już są dostępne. Do tego oczywiście są potrzebne precyzyjne siewniki, rozsiewacze nawozów. Niemniej jednak taka technologia już jest i znam gospodarstwa, które w ten sposób w skali roku oszczędzają około 20% na stosowanych nawozach. Zresztą podobnie, jeżeli chodzi o środki ochrony roślin, też ta technologia pozwala już na takie konkretne oszczędności. Polskie rolnictwo jest trochę przecięte i geograficznie, i biznesowo na bardzo duże gospodarstwa i na bardzo nieduże gospodarstwa. Jak jest z przyjmowaniem tych nowych technologii? Czy można powiedzieć, że polskie rolnictwo jest otwarte i, że tak powiem, potrafi te innowacje stosować, czy właśnie jest konserwatywne i trzyma się dotychczasowych metod, albo właśnie takich typowych dla masowego, wielkoobszarowego, albo właśnie dla takich drobnych gospodarstw? No, te innowacje oczywiście jest najłatwiej wdrażać w tych większych gospodarstwach. Zresztą te większe gospodarstwa w Polsce, można powiedzieć, że to jest ponad 100 tysięcy gospodarstw, które rzeczywiście produkują żywność na rynek. Reszta, czyli około miliona, to niekoniecznie są jakieś gospodarstwa właśnie takie produkcyjne. Wobec tego na pewno w pierwszym rzędzie trzeba się skoncentrować na tych największych gospodarstwach, bo tam jest też największy areał, gdzie też można mieć największe zyski środowiskowe, jeżeli chodzi czy o emisję CO2, czy o konkretny efekt związany z wyrażaniem tych innowacji. Także na pewno dotarcie do mniejszych gospodarstw oraz tak. Pewnie jest wyzwaniem ze względu na skalę, ale są innowacyjni? Czy polskie rolnictwo jest innowacyjne, tak na koniec? Polskie rolnictwo jest bardzo innowacyjne i polskie rolnictwo, o czym nie każdy wie, polskie rolnictwo to jest najmłodsze rolnictwo, jedno z najmłodszych w Unii Europejskiej, średnia wieku. W sensie wieku farmerów? Tak, w sensie wieku naszych rolników, naszych farmerów. Jesteśmy bodajże na drugim albo na trzecim miejscu, jeżeli chodzi o najmłodszych rolników w Unii Europejskiej. Bardzo serdecznie dziękuję. Cezary Urban, dyrektor działu rozwiązań dla rolnictwa w firmie BASF. Dziękujemy. Dziękuję. Sponsorem relacji z Europejskiego Forum Nowych Idei jest Grabowski i Wspólnicy, kancelaria radców prawnych specjalizująca się w obsłudze firm rodzinnych.